Witamy wszystkich przybyłych do nas gości po tak długiej przerwie. Dawno żeśmy się nie widzieli, ale wreszcie nastała ta chwila, że możemy się spotkać, pośpiewać, pobawić się. I tak jak to w piosence jest tekst, trzeba się bawić kur de bol, póki się człowiek rusza. I tego chce ciało i dusza. Spotykamy się dzisiaj na takim naszym skromnym jubileuszu, pięciolecia istnienia naszego zespołu, ale myślę, że każda okazja jest dobra do spotkania. Niech tam jubileusz niejaki, ale spotkanie jest. Powstał w roku 2016. Nazwa zespołu pochodzi od nazwy, ponoć tutaj była kiedyś karczma, tak zwana. Mieściła się tu w tym kopytniku. W tej chwili to już tylko pozostał nasz zespół i uroczysko. Kuglanka, tak. W chwili obecnej, tak jak mówiliśmy, już tylko Kuglanka i uroczysko. Skład zespołu od początku jest ten sam, 10 osób. Jako najstarsi nasi tutaj seniorzy, można powiedzieć, jako rodzice, to Genoveva i Stanisław Sacewiczowie. Następnie Helena i Zbigniew Buławcy. Sabina Moszkowska i Marian Kilczuk. Aniela Żubelewicz i Mirosław Szybko. I my, Jadzia i Marian. Jadwiga i Marian Kosztukowie, to tak jesteśmy. Nie jesteśmy stąd, tylko ze Studzianki, ale zostaliśmy tutaj bardzo mile przyjęci. No i czujemy się tutaj bardzo dobrze. Śpiewamy piosenki biesiadne, ludowe, maryjne, religijne, kolędy patriotyczne i wojskowe. Występowaliśmy na wielu scenach gminy Momazy, gminach Kościeżnych, w powiecie Bialskim i poza. Braliśmy udział w różnych konkursach i przeglądach piosenek. W 2017 roku zajęliśmy drugie miejsce organizowanym przez portal Biała Podlaska 24 na najpopularniejszy zespół ludowy w powiecie bialskim. W 2019 roku zajęliśmy dwa pierwsze miejsca. Jedno pierwsze to konkurs piosenki biesiadnej, który odbył się w Urzędzie Starostwa w czerwcu pod nazwą Prawo do Lewego. Drugie pierwsze miejsce to egzekwo ze Studzianczanami na najpopularniejszy zespół ludowy w powiecie bialskim. W sumie za okres tych 5 lat po odliczeniu prawie półtorarocznego okresu pandemii wystąpiliśmy 82 razy, co dało przeciętnie 23 razy w roku. Nie wiem, czy to dużo, czy mało, ale wystąpiliśmy. Jeszcze w imieniu całego zespołu podziękować chciałem tu wszystkim sponsorom, którzy nas wspierali we wszystkich imprezach, które organizowaliśmy tutaj w Kopytniku przez te lata, a było ich sporo. Przede wszystkim dziękujemy Witowi i Jerzemu Krzyżewskiemu za pomoc finansową w zakupie zastawy stołowej. Może by było kiedyś podziękowane, ale my tu z zespołu w tej chwili nie wiemy. Dyrektorowi BOK-u Ryszardowi Bileckiemu za pomoc finansową w zakupie stołu, które posiadamy, nagłośnienia i częściowe sfinansowanie naszych imprez. I do Matki Bożej.
Ja do tego miejsca przyjeżdżałem jeszcze nie było tego zespołu. Jeździłem tutaj kiedyś jako lekarz w karetce pogotowia do małych pacjentów i nie tylko. No i zawsze tak z sentymentem do tego rejonu wracam. I oczywiście też z tej miejscowości też pochodził i bo mój najserdeczniej był przyjaciel Jan Bajkowski, który jego pamięć zawsze na pewno w naszych sercach. I tym bardziej to jest dla mnie ogromna radość zostać zaproszony i nie byłoby w ogóle możliwe, żebym ja tego zaproszenia nie skorzystał. A więc nie chcę przedłużać i zabrać wam czas, bo jest kolejka do śpiewania, a więc chętnie posłuchamy wszyscy, ale życzę temu zespołowi dużo zdrowia, sukcesów, no i żeby ta tradycja, którą oni byli mnie między innymi i wy, szanowni państwo, resztę zespołów, żeby to trwała. Żeby trwała nie chwila, tylko żeby trwała dłużej i jeszcze dłużej i do końca świata i jeden dzień dłużej. Zespół Pokulanka obchodzi się pięciolecie. Powstał dokładnie w lipcu 16 roku, a już swój pierwszy występ musiał się odbyć miesiąc później, bo na gminnych dożynkach. Także niewiele mieli czasu na zgranie się, przygotowania i to był ich debiut na scenie w parku. Nie wystąpiliście wtedy z dużym aplauzem publiczności i mieszkańców również Kopytnika i całej gminy. Jesteście spoiwem łączącym pokolenia i w repertuarze tak naprawdę, tak jak tutaj pan Zbyszek wspomniał, są pieśni patriotyczne, ludowe, ale również kościelne i okolicznościowe. Dziękuję wam, że jesteście, że tak barwnie reprezentujecie naszą gminę, nie tylko w naszych wydarzeniach, ale również poza. A zespołowi Pokulanka gratuluję przede wszystkim pasji, tego, że nie zwątpiliście, że się spotykacie, że macie tą energię również do dalszego działania i dziękuję wam za to. Jesteście ambasadorem Kopytnika. Tak naprawdę trzeba tak przyznać, że nie tylko w naszej gminie, ale również poza niej. I życzymy w imieniu całego samorządu gminy Umazy, ja ze swojej strony, jak również dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, abyście swoimi występami zawsze cieszyli publiczność. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Ja w imieniu zespołu Studzieńczanie też chcę życzyć, tak jak ci pospolicie życzy, zdrowia, szczęścia i pieniędzy. No, pieniędzy to prywatnie, bo zaśpiewanie niestety nie mamy. No, ale tak, żeby przed tą piątką waszą jeszcze były inne cyferki. Jedynka, dwójka, trójka, no i tak dalej. I żeby jeszcze Mirka wnuki podtrzymywały tradycje i żeby ten zespół istniał zawsze. Ze swojej strony gratulujemy dotychczasowych sukcesów. Życzymy kolejnych. Do przedszkola przychodzą pięciolatki.
dzieciaki i dopiero od 6 lat zaczyna się obowiązek szkolny, ale wy już macie ten obowiązek śmiewania i kultywowania tej tradycji ludowej. Więc całemu zespołowi Pogulanka, od zespołu Poranna Rosa, dużo zdrowia, szczęścia, codziennej słodyczy. Nasz zespół życzy. Z okazji jubileuszu 5-lecia zespołu Pochulanka składamy najserdeczniejsze gratulacje i słowa uznania. Życzymy dalszych sukcesów, spełnienia wszystkich planów, zamierzeń, satysfakcji płynącej ze wspólnego śpiewania oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym z wyrazami szacunku, przyjaźni. Zespołu Jutrzenka. Chciałam życzyć Wam wszystkiego najlepszego na następne lata. Obyście byli zdrowi, szczęśliwi i oby Was głosy nie opuściły, żebyście dali radę tak jak do tej pory. I wszystkiego najlepszego. Tak, i polewaj. I chcieliśmy przede wszystkim podziękować za to, że jako pierwsi wystartowaliście po tej długiej przerwie i po prostu nas tutaj wszystkich zgoniliście, no. Bardzo się cieszymy. Z tej okazji również, z okazji waszego 5-lecia chcieliśmy przede wszystkim pogratulować państwu do dotychczasowych sukcesów, a macie dużo już na swoim koncie, chociaż tylko 5 lat. No i z tej okazji również życzyć dużo zdrowia, dalszych sukcesów na dalsze lata, no. Yeah.